Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Dzień dobry, witam w Laboratorium Metrologii. Dzisiaj dwa słowa na temat czujników ultradźwiękowych. Znajdują one bardzo szerokie zastosowanie od pomiarów morskich przez przemysł czy też branżę automotyw. A zatem przede wszystkim omówię Wam obszary zastosowania czujników ultradźwiękowych, później dwa słowa na temat ich zasady działania, a na końcu pokażę Wam na prawdziwym fizycznym układzie sygnały pomiarowe te najbardziej charakterystyczne właśnie dla czujników ultradźwiękowych co myślę bardzo ładnie zobrazuje ich zasadę działania. Będzie mi dzisiaj pomagać student elektrotechniki, który w ramach przedmiotu sensoryka samochodowa ten właśnie układ wykonał. Zapraszam na film. Ultradźwięki to fale niesłyszalne dla człowieka o częstotliwościach powyżej 20 kHz. Dzięki właściwościom charakterystycznym dla fali, a w szczególności zjawisku odbicia, ultradźwięki są wykorzystywane do detekcji obiektów, pomiaru odległości i prędkości. Emitowane przez czujniki fale ultradźwiękowe mogą różnić się częstotliwością oraz kształtem, ale o tym będzie w drugiej części filmu. Teraz chciałbym omówić obszary zastosowania czujników ultradźwiękowych, poczynając od jakby historycznie najstarszego, a więc echolokacji. Echolokacja to jest pojęcie bardzo szerokie, obejmujące również organizmy żywe i polega ona, mówiąc ogólnie, na detekcji obiektów za pomocą tzw. echa akustycznego. Polega to na tym, że w źródle wytwarzana jest fala akustyczna, propagowana w przestrzeń, a następnie odbierane jest echo, czyli sygnał odbity od obiektów znajdujących się w pobliżu źródła. Na tej podstawie określana jest odległość do tych obiektów, kierunek, a nawet ich wielkość. W naturze z echolokacji korzystają zwierzęta wodne, jak walenie czy delfiny, ale również na przykład nietoperze. Co ciekawe, stwierdzono również zdolność do echolokacji pośród ludzi niewidomych. Urządzenia skonstruowane przez człowieka, które wykorzystują ultradźwięki, znowu jakby historycznie najstarsze, to sonar i echosonda. Sonar, czyli skrót od Sound Navigation and Ranging, nazwa nawiązuje niejako do radaru, tyle tylko, że w radarze są wykorzystywane fale elektromagnetyczne, natomiast w sonarze ultradźwięki, czyli fale dźwiękowe powyżej tych 20-20 kilku kiloherców. To spektrum częstotliwości może być bardzo szerokie. To nie musi być ta granica 20, 30, 40. Ultradźwięki rozciągają się dużo szerzej. Sonar to urządzenie obejmujące szerokie spektrum pomiarowe. Nawigację, detekcję obiektów czy określanie do nich odległości. Najczęściej mówiąc o sonarze, mamy na myśli środowisko wodne, choć możliwe jest jego zastosowanie w powietrzu. Pewnym szczególnym typem sonaru jest echosonda, urządzenie montowane na statkach służące do pomiaru głębokości wody lub detekcji obiektów znajdujących się pod powierzchnią. W zastosowaniu amatorskim echosonda często służy wędkarzom do osądowania dna zbiorników wodnych oraz detekcji ławic ryb. Już za chwilę przejdę do omówienia zasady działania czujników ultradźwiękowych, ale jeszcze dwa ważne obszary, w których są one stosowane. Jednym z nich jest Medycyna. Na pewno wszyscy słyszeliście o USG, ultrasonografię. Jakby omówienie zasady działania tego urządzenia daleko wykracza poza ten film, ale myślę, że dla porządku warto o tym wspomnieć. Mówiąc krótko, tu też wykorzystywane są fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości. Aparat USG składa się z nadajnika oraz odbiornika fali ultradźwiękowej. Fala wysyłana z nadajnika odbija się w różny sposób od tkanek będących na granicy różnych ośrodków i wraca do odbiornika. Na tej podstawie zaawansowane algorytmy są w stanie wytworzyć obraz wnętrza człowieka. Kolejnym obszarem zastosowania czujników ultradźwiękowych jest, jest przemysł. Znajdują one tutaj bardzo szerokie zastosowanie, jakkolwiek w zasadzie każde z tych zastosowań opiera się na albo detekcji Obiektu albo po prostu pomiarze odległości do obiektu. Tak również są te czujniki stosowane w branży automotive. No, wszyscy znamy, używamy na co dzień czujników do parkowania, które włączają się przy cofaniu, ale również czasami przyjeździe na wprost. Wykrywane obiekty mogą mieć różny charakter od ciał stałych, przez ciekłe, poziarniste lub sproszkowane. Co ważne, nie ma tu znaczenia kolor obiektu czy ich przeźroczystość. Czujniki tego typu są odporne na obecność w strefie pomiaru kurzu czy dymu. Zakres zastosowań czujników tego typu w przemyśle obejmuje pozycjonowanie i rozpoznawanie produktów, rejestrację obecności obiektów i osób, pomiar odległości, regulację pozycji obiektu, pomiar poziomu i inne. Znamy już zastosowanie czujników ultradźwiękowych, no ale jaka jest ich zasada działania? Jak już wspominałem na samym początku, ultradźwięki to to dźwięki spoza pasma słyszalnego dla człowieka, więc tutaj przyjmuje się, że jest to powyżej 20 kHz, natomiast górna granica jest określona gdzieś powiedzmy na około 1 GHz. Mówiąc najbardziej ogólnie, zasada działania tych czujników jest bardzo podobna do zasady działania radaru impulsowego. Za chwilę o tym szczegółowo powiem, ale najpierw zastanówmy się, jak w ogóle ultradźwięki są wytwarzane w samym sensorze, w samym czujniku. W zasadzie można by tu użyć zmodyfikowanego głośnika do nadawania ultradźwięków i mikrofonu do odbioru. Możliwe jest też użycie innych rozwiązań technicznych, jednak obecnie stosowane są głównie przetworniki piezoelektryczne. Efekt piezoelektryczny występuje w materiałach o strukturze krystalicznej pochodzenia mineralnego. Najbardziej znany jest tu kwarc, ale nie tylko, gdyż obecnie stosuje się szeroko piezoelektryki polimerowe. Mówiąc w skrócie, zjawisko piezoelektryczne polega na indukowaniu się na powierzchni piezoelektryka ładunku elektrycznego pod wpływem naprężenia mechanicznego. W nadajnikach wykorzystywane jest zjawisko odwrotne, czyli zmiana wymiarów geometrycznych pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. Ta zmiana wymiarów przekłada się na drgania membrany nadajnika, co z kolei generuje falę dźwiękową o konkretnej częstotliwości. Wzajemne umiejscowienie nadajnika i odbiornika może być różne. Mogą być one scalone w jednej obudowie, rozdzielone tak jak na rysunku, lub znajdować się po przeciwnych stronach obiektu mierzonego, jak ma to miejsce w barierach ultradźwiękowych. Wracając do zasady działania czujników ultradźwiękowych, to nadajnik emituje impuls fali dźwiękowej, który przy obecności danego obiektu odbija się od niego i po czasie małe T wraca do odbiornika. Znając więc prędkość fali dźwiękowej w danym ośrodku, łatwo można obliczyć odległość do obiektu. Taka metodologia pomiaru nie pozwala jednak wyznaczyć prędkości obiektu. Aby to było możliwe, należy wykonać dwa takie pomiary położenia w odstępie czasowym duże T. Znajomość tego czasu oraz różnica położenia obiektu dla każdego pomiaru pozwala obliczyć prędkość obiektu. Bardziej złożone układy pomiarowe składające się z matrycy czujników ultradźwiękowych pozwalają na niejako obrazowanie położenia wielu obiektów w przestrzeni przed czujnikami. Teraz chciałbym was zabrać do laboratorium sensoryki samochodowej, gdzie razem ze studentem w kierunku Inżynieria Elektryczna w Pojazdach Samochodowych pokażemy wam układ do badania czujników ultradźwiękowych. Podłączymy się pod oscyloskop i zobaczymy sobie jak te wszystkie sygnały wyglądają. Dzień dobry. Ja poproszę 1.11. Tutaj w laboratorium sensoryki samochodowej studenci specjalności inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych badają sobie różnego rodzaju czujniki, sensory samochodowe, między innymi indukcyjne czujniki położenia wału korbowego, czujniki temperatury, różne czujniki poziomów cieczy. Mamy tutaj również stanowisko do badania kamer. Jest to związane ze stereowizją i rozpoznawaniem obiektów, no i oczywiście czujniki ultradźwiękowe, o których dzisiaj jest mowa. Jesteśmy w laboratorium sensoryki samochodowej. Jest ze mną pan Jerzy Górniak, Dzień dobry. Jeden, jeden ze studentów razem z panem Oskarem Mizią. Tak dokładnie. Wykonywaliście w tym semestrze projekt z tego przedmiotu i prosiłbym powiedzieć dwa słowa na czym on polegał. Dobrze, już mówię. Natomiast na wstępie chciałem bardzo podziękować za zaproszenie na filmik i również <noise> ja witam wszystkich widzów kanału. Także naszym zadaniem wraz z moim kolegą Oskarem było zbudowanie układu do pomiaru czujników ultradźwiękowych, do pomiaru odległości. Całość oparliśmy o platformę Arduino. I w naszym układzie wykorzystaliśmy dwa czujniki. Jeden to jest typowy czujnik do platformy Arduino z osobno nadajnikiem i odbiornikiem. Natomiast drugi czujnik, ze względu, że chcieliśmy ukierunkować naszą pracę pod automotive, pod zastosowanie w pojazdach, jest to typowy czujnik, taki jak wykorzystujemy w pojazdach, gdzie nadajnik i odbiornik znajdują się w jednej obudowie. Tak, i ten układ ma takie dwa tryby pracy, z tego co pamiętam. Tak. Jeden typowo pomiarowy, gdzie na wyświetlaczu jest wyświetlany wynik pomiaru odległości do przeszkody i to też sobie zobaczymy, ale przede wszystkim to, co ten układ umożliwia, to podgląd sygnałów w pewnych charakterystycznych punktach. Właściwie samych czujników ultradźwiękowych, co pozwala nam zobaczyć, co dzieje się w tym układzie i tak naprawdę w pewnym sensie tłumaczy fajnie zasadę działania tych, tych czujników. Tak, tak, dokładnie. Mamy tutaj, jak pan profesor wspomniał, dwa programy w naszym układzie. Pierwszy pozwala na wyświetlanie na wyświetlaczu LCD odległości mierzonych przez oba czujniki. Dodatkowo w naszym układzie mamy również czujnik temperatury ponieważ jest to czynnik, który mocno wpływa na y, dokładność pomiaru. Właśnie, dobrze, że Pan o tym wspomniał, ale o tym może za chwilkę. Dobrze, dobrze. Zobaczmy sobie te y, sygnały, które tutaj na oscyloskopie teraz są wyświetlane. Jakby Pan dwa słowa powiedział, y, co one po kolei oznaczają. Dobrze, tak, także na pierwszym kanale mamy y, sygnał y, cyfrowy. Sygnał cyfrowy jest to sygnał y, trigera, który y, wyzwala nam falę. Na sygnale drugim mamy sygnał, który jest nadawany, transmitowany. Jest to sygnał analogowy, który wysyła nasz I czujnik. To jest kształt tak naprawdę tej fali dźwiękowej emitowanej przez nadajnik. Tak, tak dokładnie, tak dokładnie. I na trzecim kanale kolorem niebieskim mamy to, co odbiera nam czujnik. Jest to również sygnał analogowy, czyli fala, która odbija się od obiektu, od, w naszym przypadku elementu takiego odbiciowego, wraca i to jest dokładnie ten sygnał analogowy i na ostatnim kanale mamy tutaj już sygnał cyfrowy, sygnał echa, czyli to na podstawie tak naprawdę czego mierzymy już odległość i czas. Dokładnie, czyli ten pierwszy i ostatni to są sygnały, można powiedzieć cyfrowe. Tak. Natomiast te dwa w środku analogowe, dokładnie. sygnał nadawany i sygnał odbierany. Tak. Tutaj jeszcze jedną rzecz warto dodać, co nie zostało powiedziane w laboratorium. Otóż te cykle, które tutaj na ekranie były obserwowane, powtarzają się okresowo bodajże co kilkadziesiąt czy kilkaset milisekund. Czyli czujnik wysyła falę, nasłuchuje, odbiera echo, jest wykonywany pomiar i następnie znowu jest sygnał trigera, jest wysyłany ultradźwięk nasłuchuje, odbiera i tak w kółko cyklicznie. No i teraz jak możemy zaobserwować, jeżeli będziemy przesuwać tą przeszkodę względem naszego czujnika, no to po pierwsze widzimy, że zmienia się sygnał ten niebieski trzeci, czyli to echo sygnał odbity, prawda, od przeszkody. Tak analogowy. I ten sygnał y, ostatni, cyfrowy już po y, jakby dyskryminacji tutaj, po progowaniu y, zero jedynkowy, którego czas trwania reprezentuje nam tak naprawdę co czas? Odległość, odległość. Y, no odległość, ale y, jakby my mierzymy czas, prawda? Czyli tutaj tak, ten tak. czas to jest czas y, potrzebny na y, y, jakby na propagację drogi. fali tam i z tak, powrotem, tam dokładnie. i z powrotem. Czyli znając ten czas i prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej w powietrzu, no, ze wzoru, który wcześniej wam pokazywałem, jesteśmy w stanie w prosty sposób policzyć odległość. Dokładnie. Tak? Zdetektować, że obiekt w ogóle jest, ale policzyć odległość. No i teraz może. Dwa słowa jeszcze na temat tej temperatury. Tak? Tak, ja tak. we filmie o tym nie mówiłem. Ale właśnie fajnie, że Pan to przypomniał, bo dokładność pomiaru zależy od temperatury ośrodka. Tak, dokładnie. Temperatura jest jednym z takich główniejszych czynników, który wpływa nam na dokładność pomiaru czujnikami ultradźwiękowymi, bowiem prędkość dźwięku w ośrodku, jakim jest powietrze w naszym przypadku, znacznie różni się ze względu na temperaturę. Dlatego w naszym układzie dodaliśmy również czujnik temperatury na podstawie niego odczytujemy sobie temperaturę jest ona uwzględniona we wzorze na pomiar odległości. Dzięki temu mamy kompensację czyli niezależnie od temperatury tak, tak czy dokładnie będziemy mierzyć tu czy na zewnątrz, tak jak dzisiaj mamy około nie wiem 4 stopni no to ten pomiar będzie dokładny. Tak, dokładnie. Na podstawie pomiarów, jakie robiliśmy, to przy różnicy około 20-20 kilku stopni, czyli temperatura na zewnątrz, a y, pokojowa, y, ta różnica, mierząc odległości pół metra, możemy mieć 3, około 4 cm nawet y, błędu związanego z wpływem temperatury. Czyli prawie 10%. Tak, tak, tak. tak. No, w przypadku czynników takich samochodowych, zbliżeniowych, może tam pojedyncze centymetry.. To nie mają aż takie takiej tak. roli, ale w przypadku czynników jakichś precyzyjnych, przemysłowych, Dokładnie. E, prawda, o których mówiłem wcześniej, no to to już może, e, może mieć znaczenie. E, super, fajnie, bardzo dziękuję za tą prezentację. również dziękuję. Pozdrawiamy bardzo. kolegę, który dzisiaj nie mógł Pozdrawiamy <laughs> być z nami. No e, i cóż. Ja przechodzę do podsumowania. Myślę, że ten ostatni eksperyment dobrze zobrazował zasadę działania czujników ultradźwiękowych. Tutaj dziękuję panom Oskarowi i Jerzemu za no, przygotowanie tego układu, jakkolwiek było to w ramach zajęć, no i tą prezentację, dzięki czemu również wy mogliście zobaczyć efekty ich pracy i zasadę działania czujników ultradźwiękowych. Nie o wszystkim tutaj powiedziałem. Można by mówić o pojęciu impedancji akustycznej, o charakterystyce promieniowania takich czujników ultradźwiękowych, może nie promieniowania, ale charakterystyce akustycznej. O zasięgu, no zasięg jest różny od kilkudziesięciu centymetrów do kilku, kilkunastu metrów, łącznie z tym, że występuje tutaj również pewna strefa martwa, czyli odległość od czujnika, w której nie następuje w ogóle detekcja obiektów. To jest związane z budową, konstrukcją tych czujników oraz z materiałami, które tam występują, jak również właśnie z tym pojęciem impedancji akustycznej. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć na ten temat, no to warto wziąć chociażby jakąś notę katalogową czujnika i wszystkie te parametry łącznie z charakterystyką są, yy, są podane. Yy, mam nadzieję, że wiecie już jak działają czujniki ultradźwiękowe. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia za dwa tygodnie.